No powiedz o tym. O czym? O zapinaniu. O zapinaniu? Tak. Nie, no bo rozmawialiśmy o tym, że ten, że psa zapinam. No właśnie. Znaczy, no psa zapinam w pasy bezpieczeństwa w samochodzie oczywiście też, bo jak się okazuje... Ja myślałem, że w ogóle psa zapinasz. Że zapinam psa, tak. No więc jest coś takiego, że wiesz co, no ponieważ jest to spory pies... Tosiek. To jest to pies, wiesz, i ma 8 miesięcy, waży 55 kilo w tej chwili, dojdzie do 80 gdzieś tak, albo 90, jest to mastiff. I to jest taki piesek, który no po prostu, wiesz, no lubi dominować. Mhm. I trzeba jak czasami... Jak podrośnie, to ciebie będzie zapinał. Myślę, że nie dojdzie do takiej, wiesz, opcji. Ale no nie, no to jest tak... Ostatnio zauważyłem, że po prostu, no dobrze po prostu, wiesz, dobrze mu robi, tak na psychę, no. kiedy łapię go od tyłu. I wiesz, i robię takie ruchy, wiesz, jak to się mówi, wiesz... Frykcyjne. Friction action. I ten, i wiesz, i wtedy... A ćwiczyłeś na, nie wiem, owcach, kozach wcześniej? Nie. Nie. Nie, ale słyszałem od perkusisty, starego perkusisty... Słyszałeś tą historię? Nie. Nie słyszałeś o koźle? Nic nie wiem, naprawdę, z ręką na sercu. No to jest znana historia taka, wiesz, towarzyska. Po prostu opcja była taka, że on miał jakieś problemy z używkami różnego rodzaju. I ponieważ okazało się, że takie problemy najlepiej się leczy w jakichś obozach takich specjalnych w Chorwacji. Aha. No i on wyszedł któregoś ranka, wiesz, tam przed to miejsce, gdzie mieszkali i zauważył, że Sart zapina kozła. Podszedł do niego i mówi mu: Sardzie. Co ty robisz? Nie, powiedział tak: Sardzie, toż to kozioł. I nie chodziło mu o to, że on go w ogóle zapina. Aha. Tylko że w tym wszystkim jest właśnie jeszcze, wiesz, ma orientację homoseksualną, bo nie była to koza. Tablety? Niebieskie? No powiem ci, że kiedyś tak. Była taka opcja, że graliśmy z T-Love'em koncert dla tej firmy, która to produkuje. Tak. I po prostu oczywiście jakiegoś tam sporego wynagrodzenia za event zamknięty, zespół dostał torebkę. Całą taką foliową torebkę po prostu tego leku. No. I po jakimś tam czasie zaczęliśmy się wymieniać, wiesz, swoimi jakby no, wrażeniami. Jak to działa. Jak działa. No wiesz, na początku taki trochę bałem się. I tak, wiesz, wziąłem żyletkę i podzieliłem tabletkę na dwie połowy. Zjadłem jedną połówkę. No i bo nieźle. Pamiętam, że było tak, że było trzy czy cztery, wiesz, jakieś takie, wiesz, uniesienia, a później jeszcze cały czas było spoko. Znaczy krew nie odpływała, wiesz, to jest ten. A później jak już się rozeszło. Jak się już tak trochę rozgrzałem, przestałem się tego bać, to raz pamiętam taką sytuację, że zjadłem trzy na raz. Nie rozsadziło cię? Trochę nie rozsadziło. Ale to ile to trwało? Tydzień potem? Wysikałeś na sufit? Nie, no wiesz co, trwało to 6 godzin. A po koncertach często miałeś takie sytuacje, że podchodził do ciebie i byłeś zazdrosny na przykład, że lecą na Monikę Staszczyka? Czy byłem zazdrosny? No. Nie, to znaczy, jak to opowiedzieć? My w pewnym momencie, bo też tam się oczywiście zespół, wiesz, na przestrzeni swojego istnienia od momentu, kiedy ja w nim uczestniczę, od 90 roku, czyli 17 lat, też miał różne swoje jakby etapy takie, wiesz, no raz tak, raz tak, raz tak. Ale zawsze było coś takiego, że wiesz, żeśmy się w jakimś sensie traktowali jako team. No, chłopcy sferajne. Tak, i wiesz, i taka, a szczególnie w tym momencie, kiedy byliśmy zafascynowani, wiesz, sytuacjami typu właśnie, wiesz, te filmy wszystkie, Pulp Fiction i tak dalej, ta cała apoteoza, wiesz, apoteoza gangsterstwa i tak dalej, to wtedy już w ogóle było coś takiego, że w zasadzie nie było jakby takiej mega rywalizacji, tylko raczej była taka jakaś, że tak się wyrażę... Nie odpowiedziałeś mi na pytanie. że po prostu wspólnie działaliśmy, no. Sfora. Sfora. I co, sfora szła w miasto, tak? Sfora szła w miasto i sfora wracała z miasta. Jakieś sukcesy? No, jak to w życiu. Na karabinie. Sukcesy i porażki.